Andre Norton, Świat czarownic, tom Strzeż się sokoła. Eskarpem, ostatnią ostoją starej rasy, rządziły strażniczki, kobiety władające mocą czarodziejską. Owa moc była niegdyś dziedzictwem wszystkich członków tego plemienia. Eskarp tkwił jak w kleszczach pomiędzy zasiedlonymi przez nowy lud dwoma wrogimi państwami, Alizonem na północy i Karstenem na południu. Na wschodzie leżał Eskor, tajemnicza kraina, do której dostępu broniła stworzona przez moc zapora. Zapora ta miała chronić mieszkańców Eskarpu przed starożytnym złem. Później przez jedną z bram przybyli Kolderczycy, władcy dziwnych marzeń i twórcy armii żywych trupów, z zamiarem objęcia rządów nad nowym światem. Z całej duszy nienawidzili mieszkańców Eskarpu, ponieważ kolderskie maszyny nie mogły zapanować nad ich umysłami. Zdobyli Gorm i Sulkar, twierdzę morskich wędrowców od dawien dawna sprzymierzonych z Eskarpem. Uczynili z karsteńskiego księcia Wiana jednego ze swoich agentów o martwych umysłach. Zaatakowali więc Eskarp z dwóch stron, jakby był on orzechem, który można rozłupać między dwoma kamieniami. Mniej więcej w tym samym czasie, z innego świata i z innej epoki, przybył do Eskarpu Simon Tregard, który złożył przysięgę wierności czarownicom. Razem z wygnanym z Gormu Korisem, czarownicą imieniem Jelite i Lois Verlaine, za pośrednictwem topora weselnego poślubionej księciu Wianowi, którego nigdy nie widziała na oczy, wyruszył przeciw wrogom porwanym do walki cały Eskarp. Kolderczycy zostali odepchnięci do bramy, którą za nimi wspólnie zamknęli Simon i Jelite. Wbrew obyczajom swego ludu wyszła ona za Simona i przez to utraciła przychylność strażniczek, ale nie dar władania mocą. Wkrótce potem w Karstenie wybuchła wojna domowa, ponieważ książę Wian nie pozostawił następcy tronu. Władca ten przed śmiercią, a zginął z rozkazu Kolderczyków, wyjął spod prawa wszystkich ludzi ze starej rasy, mieszkających w jego państwie. Niektórym udało się uniknąć krwawej masakry i uciec na północ, do dalekich krewnych w Eskarpie. Tam, pod wodzą Simona, stali się strażnikami granicznymi i razem z sokolnikami strzegli górskich przejść. W Karstenie władzę objął nowy człowiek, imieniem Pagar, który zjednoczył zwaśnionych wielmożów, wskazując im wspólny cel – Eskarp. Armia Eskarpu okazała się zbyt słaba, by pokonać wroga. Pragnąc ratować kraj, czarownice skupiły wszystkie swoje siły i w ciągu jednej nocy skierowały je przeciw samej ziemi. Góry stały się dolinami, a doliny wydźwignęły się ku niebu. Później nazwano to wielkim poruszeniem. W rezultacie wiele strażniczek umarło, a te, które ocalały, utraciły niemal całą siłę, lecz Pagar i jego armia zostali unicestwieni. Jelite Tregard urodziła swemu małżonkowi 3 dzieci jednocześnie, rzecz dotąd nieznaną w Eskarpie. Po kilku latach, gdy były jeszcze małe, wyruszyła na poszukiwanie Simona, który tymczasem zaginął podczas wyprawy zwiadowczej. 3 młodych Tregardów trzymała się razem, mimo że strażniczki porwały ich siostrę, chcąc wykształcić ją na przyszłą czarownicę. W noc wielkiego poruszenia bracia uwolnili ją z przybytku mądrości. Uciekli na wschód i nie przeszkodziła im w tym starożytna zapora, ponieważ w ich żyłach płynęła do mieszka obcej krwi. W taki oto sposób trafili do Eskor, zapomnianej ojczyzny starej rasy, i walczyli tam ze złymi mocami, które niechcący obudzili swym przybyciem. Przyłączyło się do nich wielu wygnańców z Karstenu i całymi rodzinami i klanami przesiedlało do kraju, z którego przed wiekami uciekli ich przodkowie. Po śmierci Pagara i jego armii w Karstenie ponownie zapanował chaos. Ruszone z posad góry zyskały sobie złą sławę i tylko zbójcy szukali tam schronienia. Z przebudzonego, kipiącego magią Eskor przybywały nieznane, niesamowite istoty i grasowały na nowych terenach łowieckich. Rządy nad wyczerpanym ciągłymi wojnami Eskarpem objął Koris z Gormu. Z czasem przyłączyli się do niego Jelite i Simon Tregard. Wróciwszy z innego świata, dzięki pomocy swoich dzieci, woleli bronić zachodnich, a nie wschodnich rubieży. Niegdyś Kolderczycy podstępem skłonili Alizończyków do napaści na zachodni kontynent, gdzie rozciągały się doliny Hajhalak. Najeźdźcy ponieśli druzgocącą klęskę. Na północy Eskarpu zapanował niepewny pokój, chociaż wrogo nastawieni sąsiedzi częstymi wypadami wypróbowywali graniczne umocnienia i tam też Koris skoncentrował swoje siły. Lata po Wielkiej Wojnie były pełne niebezpieczeństw i wędrówek ludzi, którzy wszystko utracili, zwłaszcza zaś wygnańców z Karstenu. Niektórzy osiedli w Estkarpie, jakkolwiek nigdy nie uznali go za nową ojczyznę. Inni zaś wstąpili na służbę tam, gdzie ją znaleźli. Posępni i groźni sokolnicy musieli uciekać ze swego górskiego gniazda, zniszczonego podczas wielkiego poruszenia. Wspaniała twierdza stała się kupą kamieni. Sprawna organizacja przestała istnieć i rozproszyli się po świecie. Służyli więc jako marynarze na sulkarskich statkach albo szukali innego zajęcia. Tak płynęły lata i większość ludzi nie potrafiła od nowa zapuścić korzeni. Pod nowymi rządami Eskarp nie był pewny swej przyszłości. Wiatr rozhukał się o świcie. Pierwszy poryw zerwał łupkową dachówkę i z hałasem roztrzaskał na dziedzińcu karczmy. Romsgard był niegdyś sporym miastem, w którym spotykali się wędrowni kupcy, a zarazem ostatnią eskarpiańską twierdzą strzegącą początku górskiego szlaku wiodącego do Karstenu. Miasto było bardzo stare i zniszczone. Przynajmniej trzecia część starodawnych kamiennych budowli zawaliła się i zamieniła w zarośnięte zielskiem ruiny. Od targowych dni i spotkań tamtych wiecznie czymś zainferowanych kupców przeminęły prawie 2 pokolenia. Karsten. Któż teraz podróżował przez góry do Karstenu? Wielkie poruszenie zniszczyło wszystkie trakty i drogi w granicznych górach. Powstały nowe zapory i przejścia, znane tylko banitom, uciekinierom i zbójcom, którzy ściągali tu zewsząd w poszukiwaniu kryjówek w szczelinach i pieczarach. Przy oknie karczmy stała dziewczyna, przytrzymując okiennicę, by nie szarpał nią wiatr, i z wysuniętym koniuszkiem języka patrzyła na budzące się do życia miasto. Ten nerwowy nawyk, z którego nie zdawała sobie sprawy, zdradzał, że dręczy ją niepokój. Jednak nie pozostawał przy życiu nikt, kogo by obchodziły troski, tirty z Sokolego Rogu. Wielu ludzi krążyło teraz wzdłuż niestrzeżonej granicy. Wyczerpani długą wojną, snuli się bez celu bądź szukali jakiegoś schronienia lub załatwiali sprawy, które pragnęli utrzymać w tajemnicy. W zrujnowanych, umierających miastach nie zadawano wędrowcom zbędnych pytań. Życie Eskarpu skupiło się na północy, na żyznych ziemiach i w portach pełnych sulkarskich statków, gdyż wytrwali kupcy na nowo przecierali swe dawne morskie szlaki. W karczemnej izbie, gdzie skręcona szmatka udająca knot w misce z olejem bardziej dymiła niż dawała światło, wisiał kwaśny odór. Świadectwo pobytu zbyt licznych wędrowców, miernego starunku właścicieli i upływu lat. Brzemię czasu przygniatało popękane ściany, czyniło podłogę nierówną, bo jej grube deski wydeptały niezliczone obute stopy. Tirta głęboko wciągnęła do płuc czyściejsze powietrze z zewnątrz, po czym zamknęła okiennicę i wsunęła na miejsce drążek. Lekkim i szybkim krokiem zbliżyła się do kulawego stołu. Poruszyła się jak ktoś, kto przywykł do niebezpiecznych szlaków. Po raz już drugi od chwili przebudzenia sprawdziła ukrytą pod brązowym kaftanem sakiewkę, która stanowiła część paska zaciśniętego pod warstwami odzieży wokół talii. Wykonany z wężowej skóry i mocny, był dostatecznie giętki, żeby bez otwierania mogła wyczuć zawartość. Trzymała tam pieniądze, gromadzone powoli i z wielkim trudem. Wystarczyło, że spojrzała na swoje zregowaciałe ręce, czy poczuła ból przy ruchu chudych ramion, a przypomniała sobie, jak je zdobyła. Miała też ten niewielki skarb składający się z 9 nieregularnych złotych krążków, tak starych, że zniknęły z nich wszelkie oznakowania, prawdziwy dar losu. Uznała to wydarzenie za znak, że jej marzenia stają się rzeczywistością. Porąbała zwalone drzewo, by oswobodzić drogę dla pługa i wśród korzeni znalazła rozbite naczynie, a w nim ukryty skarb. Los sprzyjał jej również dlatego, że była w tym momencie sama. Gburowaty gospodarz, który najął ją do pomocy przy zbiorach, uznał za stosowne wysłać samą do najcięższej pracy, jaką mógł znaleźć. Przypuszczała, że tylko po to, by jej udowodnić, iż jako kobieta do niczego się nie nadaje. Jeszcze raz dotknęła warg koniuszkiem języka. Nigdy nie będzie kuchenną służką ani praczką. Miała na sobie męski strój, u pasa nosiła miecz, lecz jego brzeszczot wyszczerbił się i zrobił tak cienki, że w obawie czekała, iż przy lada okazji się złamie. Na gałce wciąż jeszcze trwał niezatarty rysunek, który bardzo sobie ceniła. Głowa sokoła z rozwartym lekko dziobem, jakby wydającego bojowy okrzyk. I to było całe jej dziedzictwo. Chyba że Karsten i pewien sen. Odkąd czarownice z Eskarpu mocą swej magii dokonały wielkiego poruszenia, ruszając z posad gór i wstrząsając ziemią i w ten sposób unicestwiły siły armii księcia Pagara, nikt nie wiedział, co działo się teraz za granicznymi górami. ze strzępów wiadomości i niejasnych pogłosek, które Tirta starała się wydobyć od każdego napotkanego wędrowca, a robiła to bardzo ostrożnie, żeby nikogo nie zaciekawiło, dlaczego ta wysoka dziewczyna o stanowczych rysach, spalonej na brąz twarzy interesuje się czymś więcej niż pracą i codzienną strawą. Wynikało, że Karsten rozpadł się na mnóstwo niewielkich majątności, które często toczyły ze sobą wojny. Od czasów Pagara żaden wielmoża nie zyskał na tyle dużo przewagi, by znów zjednoczyć podzielone księstwo. Z jednej strony taki stan rzeczy mógł dobrze się przysłużyć sprawie Tirty, z drugiej jednak stać się znaczącą przeszkodą. Sama jednak jeszcze nie wiedziała, jak to ocenić. Odkrycie złotego skarbu uznała za dobrą wróżbę, ale wnet uświadomiła sobie, że nie powinna wyruszać na południe bez przewodnika. Podczas wielkiego poruszenia zniknęły wszystkie znaki orientacyjne. Samotna wędrówka była zatem niemożliwa. Pozostał jej więc targ najmitów. Przypasała miecz i narzuciła grubo tkaną opończę podszytą zajęczym futerkiem. Odzienie zbytkowne jak na stan jej sakiewki, ale dające osłonę przed niepogodą, taką jak ta wyjąca za progiem wichura, oraz zapewniające ciepło w nocy. Przez ramię przewiesiła podróżną sakwę oraz kołczan z łukiem i strzałami. Przez kilka miesięcy uczyła się je wyrabiać, a później uparcie ćwiczyła oko. Nie miała pistoletu strzałkowego. Na to mogli sobie pozwolić bogacze, wodzowie klanów i ich drużynnicy, albo żołnierze marszałka Korisa, strzegący teraz prawa i porządku w Eskarpie. Na dole w stajni czekała niewysoka klacz o kosmatej sierści, pewnym kroku, zadowalająca się skąpo rosnącą trawą i wyjątkowo złośliwym usposobieniu. Jednakże właśnie ta złośliwość chroniła wierzchowca Tirty przed kradzieżą. Klacz była równie chuda i niepozorna jak jej pani, a połyskujący miedzią czarny włos przystawał do krótko obciętych kędzierów Tirty, nierównymi kosmykami opadających na czoło. Przed zejściem do wspólnej izby dziewczyna zgasiła palcami knot lampy. Stąpając bezszelestnie po wyżłobionych, niezliczonymi stopami schodach, skrzywiła się, z dołu bił smród ludzkiego potu i kuchenne wyziewy. Chociaż było jeszcze wcześnie, kaczmarka stała już przy palenisku. Była to otyła kobieta o wisłym brzuchu, przykrytym workowatym fartuchem, z zakazanymi rękawami w ramionach, niemal równie grubych jak uda Tirty. W jednym ręku trzymała długą chochlę, a drugą zaciskała w pięść, gdyż dopiero co oddała kuksańca pilnującej garka dziewczynie. Przez mieszaninę innych zapachów przebijał swąd spalenizny i Tirta z łatwością rozpoznała rodzaj przewinienia podkuchennej. Wprawdzie przypalone, ale zawsze jedzenie. Tirta już dawno nauczyła się nie wybrzydzać. Wystarczy, że potrawa jest ciepła i sycąca. Nie miała dość pieniędzy na zamawianie specjalnych dań. Wzięła ze stołu pustą drewnianą miskę, wybrała rogową łyżkę, która przynajmniej wyglądała na wytartą po poprzednim użyciu, i podeszła do rozpalonej kuchni. Służebna dziewka, pochlipując, odpełzła na czworaka na bezpieczną odległość od swej pani, która mieszała w garku tak zamaszyście, że jego zawartość przelewała się przez krawędzie. Owsianka, możesz też dostać kotlet wołowy. Kaczmarka skupiła teraz uwagę na Tircie. Małymi oczkami już oceniała gościa i uznała, że nie warto go namawiać do bardziej wyszukanego posiłku. Niech będzie owsianka, zgodziła się Tirta, wyciągając miskę, do której kaczmarka wlała 6 chochli z lekkością wynikającą z wieloletniej praktyki. Buchająca z miski para pachniała nie tylko spalenizną, ale i stęchlizną. Kaszę ugotowano z resztek zimowego przemiału. Nie dodano dla smaku ani kawałków boczku, ani nawet krajonej cebuli. Mimo wszystko było to jedzenie, a więc energia, która pozwoli Tircie przeżyć ten ranek. I dziewczyna nie wahała się przed zwiększeniem jej rezerw. Musiała porobić zakupy. W górach było dużo dzikiej zwierzyny. Tirta zaś umiała zastawiać sidła. Nie zużywała w ten sposób strzał, no chyba że los zesła jej antylopę. Poza tym w lesie i w górach wraz z nastaniem wiosny pojawiło się wiele śnieżnych zielonych kiełków, które po ugotowaniu służyły nie tylko jako pokarm, lecz także jako przyprawy. Problemem była sól i kilka innych rzeczy, na które z niechęcią musiała wysupać pieniądze. Ułożyła w myśli spis. Podczas gdy dziewczyna nie spiesząc się opróżniała miskę, kaczmarka coraz to obrzucała Tirtę podejrzliwymi spojrzeniami, bez wątpienia szykując się do zjadliwej riposty na jakąkolwiek skargę. Tirta wiedziała, że właścicielka zajazdu ma wobec niej zastrzeżenia. Była dla niej ni psem, ni wydrą. Zresztą dla każdego w tych stronach. Kobieta podróżująca jak mężczyzna, nie zajmująca właściwie jej płci miejsca. To prawda, że Tirta rzucała się w oczy. Ale przecież docierali tutaj równie dziwnie jak ona przybysze. Jeżeli nawet poplotkowano o niej dzień lub dwa, wkrótce na pewno przyjedzie ktoś inny, kto ich zadziwi i da pożywkę dla przypuszczeń i domysłów. Z tej strony granicy nie musiała się niczego obawiać, ale po tamtej Nawet jej twarz mogłaby ściągnąć na nią śmierć, jeżeli dawne opowieści mówiły prawdę, a nie wątpiła, iż żaden z ponurych szczegółów nie został wymyślony przez bardów, kowali pieśni. Za rządów księcia Iwiana ludzie ze starej rasy po trzykroć zostali ogłoszeni banitami i wyjęci spod prawa. Polowano na nich jak na dzikie zwierzęta i zabijano, czasami w straszny sposób. I dotąd nie zatarła się pamięć tamtych dni. Ci, którym się poszczęściło, zbiegli do eskarpu i zostali strażnikami granicznymi. Wędrowali tam i z powrotem krwawym szlakiem, tworząc pierwszy mur obronny dla przebranej ojczyzny. Mężczyźni i kobiety ze starej rasy, którzy widzieli śmierć swoich najbliższych, niczego nie zapomnieli. Miecz u boku Tirty miał swój udział w tamtych czasach, chociaż walki się skończyły, zanim odrosła od stołu nie wyższego niż ten, przy którym obecnie siedziała. Mimo to nienawiść stała się integralną częścią jej istoty. Członkowie starej rasy żyli długo, o ile nie zginęli przedwcześnie na wojnie, i jeszcze dłużej pamiętali. Do wspólnej izby schodzili się teraz inni podróżni. Zauważyła wśród nich przynajmniej trzech, którzy przypuszczali, tak jak ona, wyruszą na jarmark najmitów, odbywający się tutaj wczesną wiosną. Nosili lepszą odzież i mieli pełniejsze twarze, jak gdyby nie znali przednówkowej biedy. Byli to ekonomowie z okolicznych włości, wysłani po najem pasterza, krowiarki, a jeśli będzie sprzyjać im szczęście, może znajdą nawet kaczkę. Tirta szukała kogoś całkiem innego i tutaj sprowadziły ją tylko niepewne pogłoski. Chociaż wielu uczestników wojen otrzymało ziemię na wschodzie lub pozostało drużynnikami wielmożów, których znaki przyjęli na tarczę, inni zaś stali się banitami, ponieważ z wojennego rzemiosła pozostała im jedynie umiejętność grabieży, nadal można było wynająć wyćwiczonego żołnierza, któremu akurat się nie wiodło. A najemnicy lepszego pokroju, którzy zachowali dumę i przestrzegali starych obyczajów, mogli złożyć mieczową przysięgę w zamian za przyjęcie na służbę. Potrzebowała znającego gór mężczyzny, który nie wszedł w konflikt z prawem i zgodziłby się zostać przewodnikiem do Karstenu. Gotowa była zapłacić mu za to sporą część sumy bezpiecznie spoczywającej na jej biodrach. Wyskrobała ostatni niesmaczny kęs z miski, włożyła do niej wylizaną łyżkę i stała za stołu. Najmici zgromadzą się tam, gdzie kupcy z miejscowej gildii. Ongiś mieli swój główny rynek. Szukający zajęcia mogli schronić się przy dokuczliwym wietrze w zaopatrzonych w daszki i podpartych kolumnami niszach, w których dawno temu stały stragany. Ozdobną klamrą spięła opończe pod szyją, naciągnęła kaptur na głowę i przeszła przez podwórze na ulicę. Trwało to zaledwie kilka chwil, lecz silny wiatr zaparł jej dech w piersiach, uderzywszy w twarz. Na ulicy było niewielu przechodniów. Zaciągnięte chmurami ołowiane niebo wróżyło dalsze pogorszenie pogody. Tirta skręciła na rynek i przekonała się, że miała rację. Czekający ukryli się w niszach. Wszyscy nosili na kapeluszach lub kapturach miniaturowe symbole swego zawodu. Kij był oznaką pasterza, kłak owczej wełny owczarza, ubiacz krowiarki. Tirta obrzuciła ich szybkim spojrzeniem. W ostatniej niszy, a padał już ulewny deszcz i wiatr ciskał kroplami jak ostrymi grotami strzał, schronił się tylko jeden mężczyzna. Był zupełnie sam, jakby rzeczywiście był banitą. Wędrowiec, z którym nikt z potulnych i kornych najmitów nie chciał mieć nic do czynienia. Sokół wpuszczony w stado drobiu. Sokół. Tirta zatrzymała się, mimo woli szukając ręką współzatartego herbu na gałce miecza. Mężczyzna ten był do tego stopnia nie na miejscu, że równie dobrze mógłby być pomalowany na czerwono czy obwieszony klejnotami. Opierał się o kolumnę i natychmiast wyprostował, gdy Tirta się zatrzymała. Obrzucił ją spojrzeniem tak zimnym, jakby bardziej należał do sił ciemności niż do mocy światła. Podczas gdy dziewczyna osłaniała opończą skórzany strój, on miał na sobie kolczugę i płaszcz obcięty do kolan, z dwiema niezdarnie załatanymi dziurami. Przy butach do konnej jazdy nie było ostróg. Najbardziej zdumiało Tirtę jego nakrycie głowy. Zamiast gładkiego hełmu strażnika granicznego nieznajomy nosił znacznie ozdobniejszy szłom zasłaniający mu pół twarzy. Szłom był poważnie uszkodzony i podobnie jak płaszcz nosił ślady nieporadnej naprawy. Wykuto go w kształcie sokoła, a niezgrabnie przylotowane skrzydło wyglądało jak zwichnięte. Sokolnik, żywa legenda. Czy ci zrodzeni do walki mężczyźni zostali aż do tego stopnia zdegradowani przez niepomyślny zbieg okoliczności i chaos wojny? Kiedyś ich gniazdo znajdowało się w granicznych górach, ale Tirta słyszała, że sokolnikom przekazano to samo ostrzeżenie, które sprowadziło strażników granicznych na równinę eskarpu. Musieli zatem przeżyć wielkie poruszenie. Tak, w minionych miesiącach dobiegła ją wieść, że niektórzy z nich służyli nawet jako marynarze na sułkalskich statkach, jak przed wiekami, kiedy po raz pierwszy przybyli do eskarpu. W skarbie nie znaleźli wszakże uznania w oczach strażniczek, nawet wtedy, gdy zaoferowali swoją pomoc wyćwiczonych wojów dla przetrzebionej w walce armii eskarpu. Zbyt obcy okazał się jej sposób życia dla wszechpotężnych czarownic, które nienawidziły go i uważały za sprzeczny z naturą. Sokolnicy tworzyli bowiem wyłącznie męski klan. Kobietami gardzili i czuli do nich wstręt. Owszem, mieli swoje niewiasty, z którymi płodzili następców. Trzymali je w odciętej od świata wiosce, dokąd w oznaczonych porach roku przybywali wybrani na ojców młodzi wojownicy. Nie okazywali też litości swemu potomstwu. Zabijali każde dziecko, które nie urodziło się całe i zdrowe. Ich obyczaje były całkowitym zaprzeczeniem panujących w eskarpie rządów mądrych kobiet. Osiedlili się na ziemi niczyjej, w górach dzielących eskarp od Ekarstenu. Zbudowali tam wielką twierdzę, gniazdo sokolników oraz graniczne wieże strażnicze. Na początku zapewniali ochronę kupcom podróżującym górskimi szlakami, a w niedawnych ciężkich czasach stali się eskarpiańską zaporą przeciw Karstenowi. Strażnicy graniczni, chociaż nie traktowali ich jak mieczowych braci, to jednak utrzymywali z nimi dość bliskie kontakty i darzyli szacunkiem. Służyli razem w przykładnej zgodzie. Posłali im żywność, najpierw potajemnie, bo zakazały tego czarownice, a później jawnie, zarówno do samego gniazda, jak i do ich kobiecej wioski. W ostatnich latach przed wielkim poruszeniem właściwie zniknęły niemal wszystkie bariery dzielące żołnierzy eskarpu i przybyły z zamórz cudzoziemców, uciekające przed jakąś katastrofą. Sokolnicy po mistrzowsku władali wszelką bronią, a tak cenne dla nich sokoły, zaopatrzone w tajemne urządzenia, tworzyły powietrzną siatkę wywiadowczą, która coraz częściej decydowała o wyniku licznych górskich utarczek i bitew. Tirta odruchowo poszukała spojrzeniem sokoła, czarnego z białym fałą na piersi, który powinien siedzieć na przygubie swego pana. Nie było go tam. Przy ramieniu nie zobaczyła też ręki. Koniec rękawa cienkiej kolczugi błysnął lśniącym metalem. Poruszyło się 5 wąskich zębów przypominających ptasie szpony. Tirta pomyślała, że musi to być groźna broń. Nie wątpiła też, że wojownik, który zachował kolczugę, uszkodzony hełm, a w pochwie wyostrzonej miecz, zapewne dobrze umiał się nim posługiwać. Był jednak sokolnikiem, a Tirta nie mogła się wyrzec swojej płci. Właśnie takiego przewodnika poszukiwała, ale nie wiedziała, czy nieznajomy zgodzi się przyjąć u niej służbę. Zapewne zależało to od stopnia jego desperacji. Zapragnęła obejrzeć też jego twarz, lecz ozdobny hełm zakrywał ją niemal w całości jak maska. No cóż, Tirta wyprostowała ramiona i zrobiła 2 kroki do przodu, tym samym uciekając z zasięgu potężniejącej szybko nawałnicy. Podniosła głos, by zagłuszyć huk wiatru. Czy jesteś wojownikiem z czystą tarczą? Tylko tacy wojowie oferowali swoje usługi, ale nigdy nie słyszała o sokolniku, który by się w ten sposób określił. Tworzyli jeden klan i występowali na służbę wyłącznie jako oddział, a wszystkie formalności załatwiał ich dowódca. Nigdy też nie spoufalali się ze swymi chlebodawcami. Przez moment przypuszczała, iż gardzący kobietami sokolnik nie odpowie jej i nawet nie będzie miała okazji zaproponować mu służby. Jednak po przydługiej chwili mężczyzna przerwał milczenie. Jestem wojownikiem z czystą tarczą, powiedział beznamiętnie. Nie podniósł głosu, żeby przykrzyczeć wiatr, ale dobrze go usłyszała. Potrzebuję przewodnika w górę, a także woja. Tirta od razu przeszła do sprawy. Nie podobało jej się, że sokolnik mógł wpatrywać się w nią przez otwór w hełmie, podczas gdy ona sama nie widziała jego twarzy. Poruszyła się, a wtedy jej płaszcz rozchylił się nieco, odsłaniając podróżny, skórzany strój, używany przez strażników granicznych. Wynajmuję moje służby. Znowu ten monotonny głos. Tirta odniosła wrażenie, że rozmawia z odlanym w metalu człowiekiem, pozbawionym wszelkich uczuć i oczekiwań. Czy to, co go tutaj przywiodło, uczyniło zeń tylko cień wojownika, jakim był niegdyś? Nie mogła tracić na kogoś takiego swoich niewielkich oszczędności. Widać jednak było, że dba on o swą kolczugę i broń najlepiej jak może. Powróciła znów do metalowych szponów zastępujących mu rękę. Z każdym następnym spojrzeniem wyglądały na coraz bardziej niebezpieczne. Popatrzyła na owiane niebo, a następnie przeniosła wzrok na wciąż stojącego nieruchomo jak posąg sokolnika. Są lepsze miejsca do rozmowy niż to. Zatrzymałem się w karczmie. Wprawdzie we wspólnej izbie nie można porozmawiać na osobności, ale w stajni. Żołnierz poruszył się po raz pierwszy. Skinął głową. Potem odwrócił się i podniósł z ziemi zawinięty w kot stobołek, który zarzucił na ramię, pomagając sobie szponami. I tak oto znaleźli się w zajeździe, w stajni, gdzie Tirta zostawiła swoją klacz. Usiadła na beli siana przed zagrodą Waldy, spokojnie chrupiącej siano. Ruchem ręki wskazała sokolnikowi podobne siedzisko. Uznała, że lepiej porozmawiać z nim otwarcie. Miał w sobie coś, co budziło zaufanie, a przez ostatnie 4 lata Tirta nauczyła się ufać swemu instynktowi. Był człowiekiem, którego spotkało nieszczęście, lecz który mimo to nie zaparł się siebie. Mógłby się załamać, ale nie ugiąć. A może nawet już nie zdoła go pogrążyć nic. Im dłużej mu się przypatrywała, tym lepiej zdawała sobie sprawę, że oto ma przed sobą wojownika, z którym należało się liczyć. Muszę przebyć góry, żeby dotrzeć do Karstenu, powiedziała nieoczekiwanie. Nie musiała wyjaśniać mu już teraz swojej misji. Dawne drogi i szlaki zniknęły. W okolicy kręcą się zbóje maruderzy. Potrafię posługiwać się bronią i wyżyć w dzikich stronach. Nie chcę jednak zabłądzić i znaleźć śmierć wcześniej, niż zrobię to, co muszę zrobić. Ponownie odpowiedział i skinieniem głowy. Zapłacę 2 złote monety za 20 dni służby. Połowa płatna z góry. Czy masz wierzchowca? Tam. Sokolnik na pewno oszczędnie używał słów. Wskazał szponami na 2 przegrody dalej. Stał tam górski kuc, nieco większy i cięższy od klaczy Tirty. Miał przystrzeżoną grzywę, a na ogrodzeniu wisiało siodło z rozdwojonym łękiem, na którym powinien był siedzieć sokół, ale i tam nie było ptaka. A twój sokół? Dopiero teraz odważyła się na to pytanie. Poczuła lodowate zimno płynące od sokolnika. Równie dobrze mogłaby wejść do jakiegoś zakazanego miejsca mocy, gdzie wysoki mur broniłby dostępu jej i jej podobnych. Przynajmniej tak jej się przez chwilę zdawało. Zlękła się, że tym nierozważnym pytaniem zerwała umowę. Chociaż w tych warunkach jej pytanie było przecież naturalne. Nie mam sokoła, odparł niższym o cały ton głosem. Może właśnie to legło u podstaw jego wygnania. Tirta wiedziała dostatecznie dużo, żeby lepiej dalej nie przepytywać. Czy odpowiadają ci moje warunki? Zapytała tak chłodno, jak tylko zdołała. 20 dni, odezwał się jakby myśląc głośno. A co po upływie tego terminu? Zobaczymy, odrzekła dziewczyna i wstała, wyciągając rękę, by uściskiem przypieczętować umowę. Odniosła wrażenie, że sokolnik położy na jej dłoni chłodne metalowe szpony, gdyż okaleczone ramię drgnęło, jakby ten ruch był dla niego bardziej naturalny. Ale zaraz potem na jej palcach zacisnęła się żywa dłoń. Idąc do stajni, sięgnęła po opończy i wyjęła złoty krążek z pasa. Teraz, uwolniwszy pośpiesznie rękę, podała pieniądz żołnierzowi. Ten trzymał go chwilę, jakby rozważając ofertę, wreszcie po raz trzeci skinął głową. Muszę zrobić zapasy, kupić żywność, powiedziała, lecz mimo burzy chciałabym opuścić miasto jeszcze dzisiaj. Czy to ci odpowiada? Wstąpiłem na służbę. Zaczął i urwał, jakby nowa myśl przyszła mu do głowy. Czyj herb mam teraz nosić? Wyglądało na to, że ten sokolnik przestrzegał starych obyczajów. Wojownik z czystą tarczą, wstępując na służbę, przybierał herb rodu, który go zatrudnił. Tirta uśmiechnęła się ponuro i wyciągnęła z poschwy miecz, ustawiając go tak, by padało nań światło latarni, którą stajennie zapalił i powiesił w pobliżu. Zatarty rysunek uwidocznił się przy tym oświetleniu. Głowa skwierzącego sokoła, który rzucał wyzwanie ludziom i światu. Herb domu Sokolego Rogu, sokolniku. Zdaje się, że mamy za sobą coś wspólnego, chociaż Sokoli Róg. Leży w ruinach od tylu lat, że wolałabym nie marnować czasu na ich liczenie. Pochylił niżej głowę, jakby chciał się lepiej przyjrzeć herbowi, a później zwrócił na nią spojrzenie. Kto przemawia w imieniu tego domu? Zapytał. Tirta znów się uśmiechnęła i uśmiech był jeszcze bardziej ponury i gorzki. Ja przemawiam w jego imieniu, sokolniku, albowiem ja jestem domem i krwią i wszystkimi członkami tego rodu na tym świecie, a jeszcze nikt nie nauczył się przywoływać duchów na jakiekolwiek zgromadzenie. Przyjęłeś służbę u domu Sokolego Rogu i ja jestem tym domem. Odwróciła się i odeszła, żeby zakończyć przygotowanie do podróży, którą planowała przez tyle ciężkich lat. Burza szalała przez pół dnia. Skuleni w siodłach, zawinięci szczelnie w opończe skierowali wierzchowcy, wyraźnie temu niechętne, na wiodący w góry szlak, z którego już o pół mili Romsgartu pozostał teraz jedynie nikły ślad. Sokolnik prowadził od samego początku, traktując to jako rzecz samą przez się zrozumiałą. Przy tym podążał tak pewnie, że jego pani upewniła się, iż wie on co nieco o ruszonych z posad górach. Lecz nie ujechali daleko. Niebawem sokolnik zatrzymał się, czekając, aż Tirta się z nim zrówna i po raz pierwszy przerwał milczenie panujące między nimi od opuszczenia miasta. Czy chcesz, żebyśmy jechali niepostrzeżenie, o ile to będzie możliwe? Nie zadawał pytań o cel podróży, ale też Tirta bynajmniej nie zamierzała na nie odpowiadać. Zdawało się jednak, że częściowo odgadł jej zamiary. A czy znasz inną drogę? Znowu ogarnął ją gniew, że sokolnik widzi ją bez trudu, a ona jego nie. Zrobiło jej się jednak cieplej koło serca. To nie będzie łatwe, odparł. Ale nie sądzę, byśmy nie zauważyli kogoś, kto będzie podróżował znanym mi szlakiem. Przed 2 miesiącami stoczono tam bitwę. Ludzie marszałka wymietli rozbójników z gniazda. To dobrze. Tirta nie zamierzała pytać go, skąd znał zbójeckie ścieżki. Sokolnicy nigdy nie przystawali do podobnych band, a przynajmniej tak mówiono. Oprócz tego dziewczyna miała własne sposoby wykrywania niebezpieczeństwa. Jakaś część dziedzictwa starej rasy przetrwała nawet w takiej włóczędze jak ona. Nie twierdziła, że włada choćby cieniem prawdziwej mocy, ale posiadała pewien zmysł, który przydawał się również przy spotkaniach z dzikim zwierzem na odludziu. Zawsze wiedziała, skąd i gdzie zagraża jej niebezpieczeństwo, a gdzie czekają tylko nędza, której od dawna stawiała czoło. Teraz wyczuła, że ten mężczyzna dotrzyma przysięgi i że nie jest zdrajcą. W taki oto sposób powędrowali dalej na zachód. Droga była nierówna, wiodła w górę zboczy, gdzie podróżni musieli zsiadać z kucyków, by przeprowadzić je wokół pozostałości zimowych lawin. Zatrzymywali się też w regularnych odstępach czasu, by dać odpocząć koniom i sobie. Przed nocą dotarli do półki skalnej, ocienionym sporym nawisem. To miejsce było kiedyś używane jako obozowisko, ponieważ w tylnej części jaskini znaleźli resztki ogniska ze zwęglonymi końcami szczap. Wszystko wskazywało, że od jakiegoś czasu nikt tu nie obozował. W rozwiewanym przez wiatr popiele Tirta dostrzegła ślady zwierzęcych łap. Górski goreks, były to płochliwe stworzenia. Swobodnie krążył wokół poczerniałej jamy od czasu, gdy po raz ostatni rozpalono to ognisko. W najdalszym krańcu jaskini znalazło się dość miejsca dla kucyków. Zdjąwszy z nich siodła, wytarli zwierzęta szorskimi szmatami. Nie rosła tu wprawdzie trawa, ale w podróżnych sakwach wieźli na paszę ziarno z równiny Es, które Tirta nabyła na targu w Romsgardzie. Dziewczyna skrupulatnie podzieliła skąpą porcję pomiędzy oba kucyki. Zwierzęta prawie nie pasły się podczas podróży, nie natrafili na trawiastą dolinę czy zbocze. Nie znaleźli też wody, więc i ją muszą racjonować. Oporządziwszy konie, przykucnęli obok wypalonej jamy. Tirta spojrzała na swego towarzysza. Dobrze znał te strony i powinien wiedzieć, czy mogą zaryzykować i rozpalić niewielkie ognisko. Powiedział przecież, że ludzie marszałka oczyścili z rozbójników tę część eskarpu. Chociaż minęły już 2 miesiące, jakaś inna banda mogła zająć opustoszałe tereny. Wiatr, który przez cały dzień popychał ich i chłostał, ucichł teraz. Chmury zaś pojaśniały, ukryte słońce zabarwiło je złotem i purpurą. Powietrze było czyste i świeże. O dziwo, Tirta nabrała ducha, jakby ten pierwszy pomyślnie zakończony dzień podróży ją przekonał, że los wbrew wszystkiemu uśmiechnął się do niej. A przecież dobrze wiedziała, jak bywał zmienny i jak rzadko jej sprzyjał. Jej towarzysz podróży ostrożnie ułożył drwa w jamie, zręcznie popychając metalowymi szponami długie szczapy. Zapadał zmrok, a oni mieli ognisko, radość dla oczu i miłe ciepło dla ciała. Na ostrugane patyki nabili kawałki podsuszonego mięsa, które Tirta dodała do wspólnych zapasów. Upieczone, jeszcze gorące ściągali wargami zaimprowizowanych rożnów, zagryzając podróżnymi sucharami. Po posiłku drużynnik Tirty po raz pierwszy zdjął hełm i wreszcie zobaczyła twarz mężczyzny, któremu zaufała. Nie był ani młody, ani stary. Nie potrafiła określić jego wieku. Choć jego podbródek i wąskie usta miały w sobie coś młodzieńczego, głębokie zmarszczki dzieliły brwi nad oczami, w których malowało się ogromne zmęczenie. Włosy, również ciemne jak włosy Tirty, przystrzyżone przy skórze, przypominały ciepłe czepki noszone w podróży przez żony wielmożów. Poza tym, pomyślała, wyglądały prawie jak mężczyzna ze starej rasy, gdyby jego oczy miały szarą barwę chmur burzowych, a nie kryły w swej głębi złocistej iskierki jak oczy drapieżnego ptaka. Zauważyła to wszystko, obrzucając go ukradkowymi spojrzeniami. Nie chciała otwarcie zdradzać zbytniego zaciekawienia, ale sokolnik zdawał się niczego nie dostrzegać. Potarł ręką czoło, jakby chciał usunąć ból spowodowany ciężarem hełmu. Nie odrywał oczu od ogniska. Stała się, czytało w nim jakieś posłanie, niczym mądra kobieta posługująca się dalekowidzeniem lub proroczym darem. Już kiedyś wędrowałeś tym szlakiem, przerwała milczenie Tirta. Było to raczej stwierdzenie niż pytanie. Jeden raz, odparł z roztargnieniem sokolnik, nadal wpatrując się w ogniste języki. Teraz wyciągnął ku nim jedną rękę. Byłem zwiadowcą 2 lata temu, kiedy przemyśliwaliśmy o powrocie. Urwał, omijając wzrokiem dziewczynę. Lecz nic tam nie zostało. Wypowiedziawszy to szorstko, te ostatnie słowa, po raz pierwszy spojrzał na Tirtę. Migocące w jego oczach złote iskry wyglądały jak długo, powstrzymywany płomień gniewu. Zaskoczyła nas lawina. Te drogi nadal są niebezpieczne, gdyż zbudzone przez czarownicę siły jeszcze nie usnęły. Szedłem na przedzie i dlatego machnął lekko ręką, pozwalając dziewczynie domyślić się reszty. I od tej pory podróżowałeś sam? Gierta nie wiedziała, po co usiłuje go zmusić do osobistych wyznań. Nie wyglądał na rozmownego i natarczywość może tylko sprawić, że zamknie się w sobie. Wszystko, co słyszało o jego rasie, wskazywało, że sokolnicy trzymają się z dala od ludzi innej krwi. Sam odparł zwięźle i takim tonem, iż zrozumiała, że istotnie nie powinna dalej nalegać. Zamierzała jednak zadać mu inne pytania, na które będzie musiał odpowiedzieć, gdyż nie dotyczą go osobiście. Co wiesz o Karstenie? Ludzie różnie mówią, ale wszystko, czego się dowiedziałam, było tylko pogłoskami, a te mogą okazać się fałszywe. Sokolnik wzruszył ramionami, położył hełm obok siebie na skalę, jeszcze raz potarł dłonią czoło i rzekł. Toczą się tam bitwy, a raczej drobne utarczki. Jeden szlachetka przeciw drugiemu. Od śmierci Pagara i ostatniego księcia nie znalazł się nikt, kto mógłby pozostałym narzucić swoją wolę i zaprowadzić pokój. Przybywają tam Sulkarczycy, jak zwykle pod bronią, żeby zawierać handlowe transakcje. Każdy kapitan dobrze zapłaci za żelazo z kopalni Jostu i srebro z Jaru. Ale handel w Karstenie niemal zamarł, chociaż ludzie umierają tam z głodu, bo nikt nie śmie uprawiać pól, które w każdej chwili mogą stratować napastnicy. Zgromadzone niegdyś bogactwo zostały złupione, ukryte lub rozproszone. Tak się rzeczy mają na zachodnim wybrzeżu i u podnóża gór. A co się dzieje dalej na wschodzie? Wzruszył ramionami. Z tamtych stron nie docierają nawet pogłoski. Kiedy książę Wian skazał na zagładę starą rasę, dał początek zarazie, która rozprzestrzeniła się na cały kraj. Więc te rozkazy, Tirta zwilżyła wargi czubkiem języka, i Wiana rozpoczęły. Znów nie dokończyła pytania i zastanawiała się przez chwilę. Może tajemnica, która ją tu sprowadziła, miała takie właśnie korzenie. Sokolnik obrzucił ją bacznym spojrzeniem i Tirta pomyślała, że po raz pierwszy przestał się zajmować własnymi sprawami. Był dla niej narzędziem i to wielce sprawnym, ale nie okazywał dotąd najmniejszego zainteresowania przyczynami jej wyprawy na południe. Stara rasa. Urwał, wyciągając metalowe szpony po kawałek gałęzi, który złamał i wsadził do ognia i ciągnął dalej. Miała swoje sekrety. Może jednym z nich był sposób utrzymania trwałego pokoju. Słyszałem, że zanim książę Iwian stał się sługą Koldryczyków, zwykli mieszkańcy Karstenu lękali się członków starej rasy i sama ich obecność, choć było ich niewielu, kładła tamę bezprawiu. Później jednak władca ten udowodnił, że można ich zabijać tak samo jak innych ludzi. W Karstenie nigdy nie brakowało takich, którzy ich nienawidzili, zazdrościli im. No i teraz mogli dać upust nienawiści. Oprócz tego koldercy opętani inicjowali, wspierali te morderstwa. Ale czemu to mówią? Przecież chodzi tu o twoich pobratymców, prawda? Tak, odrzekła, rozważając swoje zachowanie. Kierować się impulsem, czy zachować ostrożność? W końcu dodała. Sokoli róg znajdował się w Karstenie. Widzisz więc, że należę do rasy, którą Iwian chciał wytępić. I to w kraju, dokąd zarówno on, jak i jego lud niegdyś przybyli jako intruzi i najeźdźcy. Wracając tam, narażasz się na taki sam los, jaki spotkał twoich krewnych. Tamto prawo nadal obowiązuje. Zbyt wielu Karsteńczyków zabijało, grabiło i wzbogaciło się na tym rozlewie krwi. Sokolnik nie wyglądał na poruszonego, raczej dawał do zrozumienia, i są dwojgiem podróżnych, których na krótko złączył los. Nauczyliśmy się czegoś. Tirta wycedziła każde słowo. W Karstenie nie możemy nikomu zaufać, ale jest tam coś, co nam nie czeka. Nie powiedziała nic więcej. Sokolnik poznał cel ich wspólnej podróży. Na pewno nie zechce zapuścić się poza góry i nie należał do ludzi, którym by dobrowolnie powierzyła tajemnicę. Rozłożyła pończę, kręciła się nią, sparła głowę na jednej z podróżnych sak i przymknęła powieki, mówiąc: będziemy razem czuwać tej nocy. Obudź mnie, gdy zabłyśnie czerwona gwiazda. Sokolnik w milczeniu skłonił głowę. Tirta zastanawiała się przedtem, czy to zrobi i tym samym zechce dzielić z nią obowiązki, skoro są towarzyszami podróży. Podczas gdy dziewczyna próbowała zasnąć, mężczyzna przesunął się bliżej ognia, który połyskiwał krwawo na jego metalowych szponach, na przemian oświetlając i kryjąc w mroku twarz o regularnych rysach, równie martwą jak hełm noszony przezeń za dnia. Tirta siłą woli zmusiła się do zaśnięcia. Tej nocy również miała senne widziadła. Nawiedzały ją od wielu lat i każdy szczegół tak utrwalił się w jej pamięci, że po obudzeniu mogłaby opowiedzieć o wszystkim, co zobaczyła, a nawet wyjaśnić niektóre obrazy. Była to prawdziwa wizja, stanowiąca część dalekowidzenia. Wprawdzie nie została mądrą kobietą, lecz płynęła w niej pełna krew starej rasy. Nie wierzyła, że wszystkie pozostałości mocy zanikły wśród jej rodaków z Karstenu, choć nie trzymali się tak kurczowo pradawnej wiedzy, jak ich kuzyni z Eskarpu. A tam, pośrednio za sprawą mocy, liczba mieszkańców znacznie się zmniejszała. Czarownice tak bardzo ceniły swoje zdolności, że nie chciały ulec żadnemu mężczyźnie. Rodziło się zatem coraz mniej dzieci, aż w końcu z powodu kobiecej dumy stara rasa bliska była wymarcia. Później jednak sytuacja uległa nieoczekiwanej zmianie. Jak wiadomo, wszystkie mądre kobiety zjednoczyły swoje siły w wielkim poruszeniu i większość z nich umarła po tej ostatniej tytanicznej bitwie. Ich ciała nie zdołały zgromadzić, skierować na wroga tak ogromnych ilości energii i tego wysiłku przeżyć. Rządy wyskarpiał wtedy Koris z Gormu, dość daleko spokrewniony ze starą rasą. Pomagali mu Tregartowie, którzy pilnowali północnych rubieży, tak jak niegdyś strzegli gór na granicy z Karstenem. Simon Tregard był cudzoziemcem, przybyszem z innego świata, jego małżonka dawną czarownicą, która wyrzekła się swoich sióstr i po wyjściu za mąż, dziwnym zrządzeniem losu, nie utraciła daru władania mocą. Ta trójka rządziła teraz Eskarpem i ich wpływ wszędzie dawał się odczuć. Nie rekrutowano już przymusowo czarownic, chyba że utalentowane dziewczęta same wybierały ten sposób życia. Ludzie częściej się ze sobą spotykali, zawierali więcej związków małżeńskich. Wygnańcy z Karstenu przemieszali się z Sukarczykami ze swymi kuzynami ze Skarpu. W zamkach i zagrodach pojawiło się więcej dzieci, utrzymywano też kontakty z tajemniczym wschodem, z Eskor, pradawną ojczyzną starej rasy, odnalezioną przez dzieci Simona Tregarda i pani Jelaj. W tym kraju nadal toczyła się wojna, lecz z odwiecznym złem. Gdyby Tirta nie była sobą, tylko kimś zupełnie innym, na pewno przyciągnąłby ją wschód. Przyciągał ją we śnie. Znów szła szerokim korytarzem, oświetlonym słabo przez osadzone w ścianach matowe, nigdy nie gasnące pręty, których sekret działania utracono przed wiekami. Widziała cienie poruszające się wśród innych cieni, obdarzone własnym życiem. Co robiły, kiedy i dlaczego? Nic jej nie obchodziło. Jakkolwiek Tirta przemierzała tę drogę wyłącznie w widzeniu sennym, znała ją znacznie lepiej niż wiele miejsc, do których zawędrowała na jawie. Stała się ona jej częścią w sposób, w jaki nigdy nie mogło się stać żadne inne miejsce. Od dziecka przyprowadzały ją tutaj sny i wszystko zawsze wyglądało tak samo. Z upływem zaś czasu zaczęło wywierać na nią coraz większy wpływ, aż w końcu stało się bardziej rzeczywiste niż cokolwiek. Znajdowała się w głównej sali jakiegoś zamku, siedziby niemal równie starej jak mury Skarpu. U szczytu biesiadnego stołu stały wysokie krzesła pana zamku i jego małżonki. Tirtę otaczał tłum mglistych postaci. Było to uroczyste spotkanie i choć nie słyszała słów, czuła, że omawiano jakąś bardzo ważną sprawę. Skupiła niemal całą uwagę na przedmiocie znajdującym się pomiędzy dwoma krzesłami o wysokich oparciach. Widziała go zupełnie, jak na jawie. Z otwartej szkatułki tryskało światło. Pokrywające ją rysunki czy wzory nie trwały nieruchomo, lecz zdawały się mieć własne życie. Przelewały się, zmieniały kształty, pełzły, migotały. W żadnej chwili nie można było mieć pewności, co przedstawiały. Jednak w momentach, gdy na mgnienie nieruchomiały, rozpoznawała słowa i symbole mocy. Nigdy też nie dojrzała zawartości szkatułki, ponieważ zasłaniały ją na poły uniesione wieczko. Czuła tylko, że kryje się tam serce i esencja wszystkiego, co tu ogląda, bardziej żywe niż otaczające ją mgliste postacie. Dalej sen potoczył się dobrze znanym trybem. Strzęp cienia, będący prawą ręką wielmoży i takaż prawa dłoń jego małżonki razem zatrzasnęły w jego szkatułki. Później, jak zawsze w tej chwili, Tirtę zmroził strach. Zbliżało się zło. Nigdy nie udawało jej się przed nim uciec. Z jakiegoś powodu powinna je zobaczyć i poznać, zobaczyć i zapamiętać. Cień, będący panem zamku, przez długą chwilę przyciskał wieczko szkatułki. Blask ukrytego w niej życia bladł. Możliwe, że ostrzeżone wypływem energii samo starało się bronić, a później niechętnie. Tirta zawsze czuła, że niechęć ta była w istocie smutkiem lub złym przeczuciem. Wielmoża pchnął niezwykły skarb w stronę swojej małżonki. We śnie miała ona formę mglistej kolumny. Odrywające rolę rąk od gałęzienia były tylko strzępami mgły. Wzięła szkatułkę i wstała. Otaczający ją tłum niewyraźnych postaci zafalował. Po chwili pan zamku dołączył do tej ciżby niknącej z pola widzenia Tirty. Nigdy za nim nie poszła. Liczyła się tylko szkatułka i tylko ona ją przyciągała. Kobieca postać podniosła cenne brzemię przycisnęła do piersi w miejscu, gdzie bije ludzkie serce, a później odwróciła się i odeszła. Tircie wydawało się teraz, że sama stała się duchem, gdyż popłynęła w powietrzu zautkaną z mgły przewodniczką. Skierowały się gdzieś poza szczyt stołu. Pani zamku poruszała się szybko, zdawała się biec, jakby czas stał się jej wrogiem. Dotarły tak do wykładanej błazerią ściany, do której cień dziwnie się przytulił, zajął się otwierać tajemne przejście. W ścianie pojawiły się wąskie drzwi. Widmowa dama wcisnęła się do ciemnego pomieszczenia, a Tirta za nią. I chociaż w tym dziwnym śnie nie miała ciała, poczuła dotknięcie mocy, która rosła i trwała latami, a może nawet wiekami, chroniąc niezwykłą szkatułkę. Na środku małej, pozbawionej okien komnaty stał kamienny stół, a na ścianach wisiały mgliste gobeliny. Atmosfera tajemnego schowka ostrzegała każdego przybysza, że może do niego wejść jedynie osoba władająca mocą. A jednak Tirta znalazła się tam bez przeszkód, chociaż tu nie dysponowała ani ciałem, ani magicznym talentem. Widmowa dama, nadal przyciskając ręką szkatułkę do piersi, uniosła wysoko drugą dłoń i nakreśliła w powietrzu jakiś znak, dotykając przy tym brzegiem dłoni i palców środka kamiennego stołu. Masywny blok zadrżał. Pani zamku pośpiesznie poderwała rękę, a raczej strzęp mgły w powietrze. Mimo że Tirta nigdy nie widziała podobnego rytuału, zdawała sobie sprawę, iż jest świadkiem starożytnego obrzędu, w którym umysł kontrolował materię i czynił ją sobie posłuszną. Postawiona na stole szkatułka zadrżała tak samo, jak przed chwilą kamienna płyta. Jakby zapuszczała tam korzenie, pomyślała Tirta. Mglista kobieca postać nadal rzucała czary. Wydawało się, iż zamyka i reguluje niewidzialne drzwi, tak by nikt niepowołany nie wtargnął do tajemnej komnaty. I Tirta drgnęła. Jesenna wizja zniknęła. Ktoś się dotykał. Znów była we własnym ciele i mogła odczuwać i słyszeć. I właśnie usłyszała przy uchu tam, gdzie kaptur opończy opadł lub został odsunięty, czyjś szept. Poczuła na policzku oddech. Otworzyła oczy i zobaczyła nocny mrok. Chciała się poruszyć, ale unieruchomiała ją niewidoczna dłoń. Cicho. Tak nagle wyrwano ją z widmowego zamku, że nie do końca zdawała sobie sprawę, iż powróciła do obozowiska na skalnej półce. Nie było przecież nawet śladu ognia. Wreszcie przebudziła się. Wtedy dopiero rozpoznała osobę, która przy niej klęczała, przytrzymując ją ręką, gotowa nawet zatkać jej usta, gdyby miały się z nich wydrzeć jakiś dźwięk. Lecz Tirta zebrała na to w swych wędrówkach zbyt dużo doświadczenia. Pozostała na swoim miejscu, wytężyła tylko słuch. Jej towarzysz spostrzegł, widać, że się obudziła, gdyż cofnął pośpiesznie rękę. Pomyślała, że musiał się zmusić do dotknięcia kobiecego ciała, a jednak się nie oddalił. Jeden z kucyków grzebnął kopytem i sapnął. Sokolnik nagle zniknął. Pojęła, iż popeł z stroną koni, by je uspokoić. Wciąż nasłuchiwała. Wreszcie dobiegł ją dziwny dźwięk, ale nie mogła ocenić, z jakiej odległości. Usłyszała szelest, jak gdyby ktoś lub coś gramolił się po niezbyt bezpiecznym żwirze przy kamiennym osypisku w żlebie. Przypomniała sobie, że na szlaku niedaleko od jaskini pozostała kupa żwiru, ślad zimowej lawiny, które nader często schodziły w tych ruszonych z posad górach. Usiadła i zrzuciła z ramion płaszcz. Pod ręką miała swój zniszczony miecz, obok leżał kołczan, ale i jedno, i drugie było w tej ciemności bezużyteczne. Powoli, ostrożnie sięgnęła ręką do stosu kamieni, leżącego opodal ogniska. Kamienie były jeszcze ciepłe, zacisnęła palce wokół położonego najwyżej. Okazał się wystarczająco ciężki, a już kiedyś z powodzeniem użyła tej prymitywnej broni. Sokolnik nosił u pasa pistolet strzałkowy. W tym mroku podobna broń też na nic by mu się nie przydała, chyba że jest jednym z owych legendarnych strzelców trafiających do celu na podstawie dźwięku. Miał również miecz i teraz na pewno trzymał go w zdrowej ręce. Przypomniała sobie jego szpony i mimo woli się wzdrygnęła. Z bliska była to bardzo groźna broń. Szelest ucichł, lecz napastnik bez wątpienia nie odszedł. Nie węchem, ale w inny jakiś sposób szukał ofiar. Nagle zawirowało jej przed oczami. Nie zdołała nawet jęknąć, tak bardzo zaskoczył ją atak. Nieznany twór polował za pomocą umysłu. Odpowiedziała na cios, który miał ich zlokalizować, instynktowną blokadą myśli, dziedziczną umiejętnością starej rasy. Czy Sokolnik zdoła odeprzeć taki atak? Prawie nie znała sposobu myślenia jego ludu. Nie wiedziała też, czy jej towarzysz potrafi się osłonić przed podobnym uderzeniem. Na szczęście blokada umysłu miała swoje ujemne strony. Tirta nie ośmieliła się choćby uchylić swej tarczy, aby zbadać naturę czającego się w mroku stworu. Napastnik użył łączności telepatycznej, nie mógł więc być banitą. Tylko członkowie starej rasy posiadali takie zdolności. Tirta umiała swoją myślą kierować zwierzętami, lecz nigdy nie próbowała robić tego z ludźmi. Jako potworności związanej z pradawnym złem przeciwstawiali się temu wszyscy jej pobratymcy od czasu przybycia do Karstenu czy też Eskarpu. Teraz dotarł do niej ciężki zwierzęcy odór. Nie należał do żadnego znanego jej stworzenia. Poranny wiatr niósł smród rozkładu, jakby ktoś rozrzucił cuchnącą kupę śmieci lub odsłonił pełną zgnilizny jamę. Nie zanieczyściłby tak nocnego powietrza śnieżny kot, jedno z nielicznych zwierząt, które podobno miało tutaj powrócić po wielkim poruszeniu. Tirta natychmiast skierowała w stronę kucyków uspokajającą myśl, bo ohydny odór musiał obudzić wszystkie ich instynkty i lęki. Jednakże jej posłanie napotkało silną myślową zaporę. W ten to sposób dowiedziała się, co robił jej towarzysz. Być może długie lata spędzone wśród skrzydlatych pobratymców obudziły i umocniły w sokolnikach ich wrodzone zdolności. Teraz zaś jeden z nich otaczał myślowym murem zagrożony atakiem wierzchowcy. Tirta pośpieszyła mu z pomocą.